Siemaneczko, z tej strony wita was Serioko. Wiem, że dawno mnie nie było na YouTubie, ale reaktywuję swój kanał, więc jedziemy z koksem. A dzisiaj kolejna rzecz z item shopu. Naprawdę dawno mnie na tej gierce w ogóle nie było. Kolejna rzecz z item shopu była skrzynia ulepszania, więc pakujemy ją do koszyka, kupujemy przedmiot. Żeby nie było, że nie oszukuję czy coś, weźmiemy to. Już mamy ją w plecaku. Tutaj wam pokazuję, mamy. I ona zawiera losowy przedmiot, czyli na przykład jakiś kamień ulepszający, który możemy włożyć w swoje itemy. I dał nam doskonały kamień. Ja takich kamieni posiadam dość sporo. Już wam pokazuję, to jest ten kamień, o tutaj, na środku. Gwarantowane ulepszenie plus 1 na przedmiocie dowolnego poziomu. Można go użyć tylko raz na danym przedmiocie, chyba że nastąpi redukcja bonusu. Nie wiem, na czym wam to pokazać. Tu już mam plus 30, plus 30, plus 20 i na każdym przedmiocie powinno pisać coś takiego, że doskonała runa może być użyta, czyli tutaj w sumie już nie mogę, ale możemy sobie to zrobić na jakimś przedmiocie, który ma jakąś tam większą wartość. Mogę zaryzykować i naplecznik już był wsadzony, widzę. Mogę w te spodnie, nie mogę, bo one są plus 30. Te rękawice mogę użyć i założymy sobie je na szybko. Tutaj co mam? Strój na 170, a one są na 186, więc już wam pokażę mniej więcej, jak ta runa działa. Wkładamy sobie na przedmiot i dajemy OK, więc już mamy na plus 7 ulepszony. Dodało nam to jakiegoś tam bonusu. Mamy 450 plus 150 obrony, więc jest git. Tylko że te rękawice, no, one będą ulepszone dopiero do plus 30, wtedy ja będę zakładał i wtedy będę sobie strzelał. Oczywiście postaci nie mam skończonej, dawno też w to nie grałem. Ustawię sobie tak, jak to zawsze sobie ustawiam, mniej więcej o tu. Niektórzy te paski plecaku mają tutaj, ale jak widzicie, przelogujemy się na inny kanał. Na kanał, gdzie jest dużo osób. Chcę wam pokazać, że mimo czasu ta gra istnieje. Wiadomo, ma swoje jakieś tam bugi. Zmień serwer, idziemy na jedynkę, pyk. Mam tych postaci dość trochę, dość wolno się ładuje, jeżeli chodzi o to. Ale jak widzicie, gra tutaj żyje. Są jakieś tam stoiska. No i ludzie piszą na czacie. Tutaj o, nowe stoisko się pojawiło. Tutaj set fantoma dla rycerza. Oceny to z kosmosu jak na razie. Ale gra żyje, ma się jeszcze świetnie, więc mam nadzieję, że tak zostanie jeszcze przez długi czas. Wbiłem tu już maksymalny level. Widać, symetria mają Grud w Merak. Nie wiem, kto ma Dratan. Nawiązałem tutaj kontakt właśnie z wodzem symetrii i prawdopodobnie wrócę do gierki, to może z nimi zacznę grać. I ogólnie gierkę polecam. Zawsze mogę coś podpowiedzieć, co potrafię. No, dużo rzeczy zapomniałem, trochę się zapomniało, ale jak wrócę i starzy znajomi mi pomogą, no to gierka będzie dla mnie bardziej grywalna od nowa, mimo że no dużo rzeczy dalej pamiętam, więc okej. Ja kończę ten odcinek, więc życzę wam miłego dnia, wieczoru, nie wiem kiedy to oglądacie, albo miłego wstawania i zaczynania dnia, jeżeli oglądacie rano. Więc ja się z wami żegnam, wbijajcie na mojego Discorda, Instagrama oraz Twitcha, gdzie streamuję w soboty i niedzielę. I ogólnie życzę wam miłego dnia albo nocy. No nie wiem kiedy to oglądacie, więc z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się, wracamy do serii z LCK i
Piąteczka dla was.